Dzień dobry, witam Was serdecznie. Czemu system chce, abyśmy byli chorzy? To jest zaledwie pierwszy z 15 odcinków działu zdrowie, które stworzyłem w ramach kursu Inteligentny Inwestor, na który w zasadzie składa się 10 działów inwestycyjnych i 3 takie dodatkowe. Zdrowie, finanse i rozwój osobisty oraz świat po koronawirusie. Kursu, który został oceniony na 9,7 10-stopniowej skali. Kurs, na który składa się 210 odcinków, tak jak za chwilę będziecie mogli obejrzeć. 138 godzin nagrań stworzonych na bazie 5000 slajdów. To tyle tytułem wstępu. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia prawie godzinnego nagrania. Dziękuję. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nadszedł czas na ostatni dział kursu, czyli zdrowie, w trakcie którego ja przekażę Wam jak najwięcej informacji. W zasadzie chciałbym Wam przekazać wszystko, co siedzi w mojej głowie, co jest efektem, powiedzmy, przeczytania tych kilkudziesięciu książek. Natomiast ja będę się starał ograniczać tylko i wyłącznie wiedzę do wiedzy, którą przetestowałem w jakiś sposób. Ja bardzo często, znajdując jakieś ciekawostki, staram się najpierw testować coś na mnie, później ewentualnie na członkach mojej rodziny, bądź jeżeli jest to, powiedzmy, naturalny środek, który pomaga w innych schorzeniach, które mnie, powiedzmy, jak w jakiś sposób, powiedzmy, nie dotyczą, a pojawia się ktoś ze znajomych, bądź, nie wiem, z dalszych znajomych, to staram się przekazać informacje i dopiero kiedy mam ewentualnie potwierdzenie, że dany specyfik komuś pomógł, bądź zazwyczaj grupa specyfików, bądź jakaś kombinacja terapii, to dopiero wtedy staram się przyjmować zapewnik, że coś działa. Ostatecznie no, papier wszystko przyjmie, a ja nie chciałbym się z Wami dzielić jakimiś, nie wiem, nieprzebadanymi bzdurami. Tak samo jeżeli nie przetestowałem na sobie pewnych terapii, natomiast wiem, że są konkretne badania, rzetelne badania, przeprowadzone nie na zlecenie koncernów farmaceutycznych, gdzie od razu mamy konflikt interesów, tylko na przykład jakiejś organizacji ochrony zdrowia z szanowanych krajów, jak na przykład Kanada, Australia, Szwajcaria, to wtedy te informacje będę przekazywał. Natomiast część wiedzy, która po prostu, nie wiem, którą wyczytałem z książek, która nie jest w jakiś sposób potwierdzona, staram się po prostu zatrzymać dla siebie. Generalnie, jeżeli coś przekazuję, czy to w jakichś wywiadach, to ludzie postrzegają mnie jako przeciwnika współczesnej medycyny i nie ma tutaj absolutnie nic dalszego od prawdy. Ja jestem przeciwnikiem Big Pharmy, czyli koncernów farmaceutycznych, które produkują leki, które sprzedają za gigantyczne pieniądze, a które w zdecydowanej większości są toksyczne, wywołują ogrom skutków ubocznych i co najwyżej maskują symptomy, dlatego że większość dzisiejszej medycyny czy sprzedaży leków jest właśnie nakierowana na maskowanie symptomów, a nie dostarczanie elementów organizmowych, które pozwalają mu wrócić do homeostazy. Ja na przykład w przypadku mnie czy mojej rodziny korzystałem z bardzo zaawansowanej medycyny. Na przykład trzykrotnie podawano członkom mojej rodziny komórki macierzyste po to, żeby zregenerowały pewne organy uszkodzone na skutek tam pewnych zdarzeń. Ja przecież byłem autorem, nie autorem, tylko właścicielem kliniki, która realizowała projekt, jeden z najnowocześniejszych projektów na świecie, CCSVI, udrażniających naczynia wewnątrzczaszkowe u pacjentów ze stwardnieniem rozsiane. No był to case, który musiałem zrealizować, bo nie było takiej możliwości nigdzie na świecie, w którym miałem zaangażowanego, fantastycznego profesora z Wrocławia, profesora Witkiewicza, który był szefem komisji bioetycznej, która dała mi zgodę na badania. Miałem w badanie wciągniętego profesora, w zasadzie szefa szpitala uniwersyteckiego z Nowego Jorku, innego wybitnego lekarza z Austrii, który kiedyś przez lata był niszczony przez całe środowisko medyczne, dlatego że jego odkrycia były w konflikcie interesów z interesami koncernów farmaceutycznych. Także siedziałem trochę z przymusu nazwijmy to, w biznesie medycznym, i ciężko mi znaleźć inny sektor, który byłby bardziej skorumpowany niż sektor tak zwanej ochrony zdrowia. Inne preparaty, z których korzystałem, to jest GF-MAG, bardzo zaawansowany szwajcarski preparat. Także, żeby była jasność, ja nie jestem przeciwnikiem
medycyny akademickiej. Jestem przeciwnikiem tego sprzedawania bardzo toksycznych leków, które w większości przypadków w długim terminie pogarszają stan pacjenta. Jestem zwolennikiem medycyny, która polega na poprawianiu jakości życia, poprawianiu rzeczywiście zdrowia. Jestem na przykład bardzo dużym zwolennikiem postępów chirurgii czy radiologii interwencyjnej, która w ostatnich latach wykonała ogromny skok. Natomiast problem jest taki, że w zachodniej akademickiej medycynie leży całkowicie leczenie chorób przewlekłych, dlatego że tam się nie szuka przyczyny. Jest tylko reakcja. Taki symptom, taka pigułka. Inny symptom, inna pigułka. Nie tędy droga. Swoją drogą cały świat medyczny, a w zasadzie to jak my postrzegamy, jest bardzo wypaczony, dlatego że 95% osób bezkrytycznie słucha tego, co mówi lekarz bądź jakiś ekspert. Jeżeli jeszcze do tego wypowie się jakiś profesor medycyny, no to jest przykre, bo większość osób przyjmuje to za pewnik. A sytuacja na rynku medycznym jest identyczna jak w ekonomii. Przecież tutaj też mamy mnóstwo przykładów teorii ekonomicznych bądź rzekomych badań, które nijak się mają do rzeczywistości. Przeczytam Wam tylko kilka z nich. Dobrze, że odeszliśmy od standardu złota, bo możemy stymulować gospodarkę niskimi stopami procentowymi do drukiem. To nie są moje słowa. To są słowa profesorów ekonomii. Jeżeli sektor prywatny nie chce inwestować, to inwestycje powinien przejąć sektor publiczny. Kolejny przykład. Demonizowania deflacji i promowania inflacji. Czyli case promowany przez setki profesorów. Czemu tak się dzieje? Dlatego, że w latach 70. CIA przekupiło co najmniej 700 wykładowców akademickich. Czy myślicie, że inaczej jest w sektorze farmaceutycznym? Kolejny case. Przedstawia się zarówno w ekonomii, jak i w medycynie proste rzeczy w bardzo skomplikowany sposób. Dlatego, żeby ludzi wprowadzić w taki stan, kurczę, to jest takie trudne, to ja już lepiej zaufam tym autorytetom medycznym. Kolejny case. W latach 1997-98 zbankrutował gigantyczny fundusz Long Term Capital Management założony przez dwóch noblistów. Bazowali na pewnym modelu, który zakładał, że wszystko dzieje się powtarzalnie. Model miał z założenia generować nieograniczone zyski. Promowanie QE nie jest dodrukiem. Oczywiście, że jest. To są wszystko teorie promowane przez profesorów ekonomii. I analogicznie jest w świecie medycyny akademickiej, zwłaszcza tej zachodniej. Mamy case nieustannej walki z cholesterolem. Czemu? Dlatego, że ktoś stwierdził, że sprzedając statyny można całkiem nieźle zarobić. W związku z czym obniża się, bez absolutnie żadnych konkretnych, twardych badań, rzetelnych badań, normy cholesterolu. W taki sposób, aby jak najwięcej osób miało rzekomo zbyt wysoki cholesterol i żeby można było sprzedawać statyny. Analogicznie jest z ciśnieniem. Kiedyś, jak ja dorastałem, no mam w miarę dobrą pamięć, odpowiednie ciśnienie to było 100 plus wiek. Oznacza to, że prawidłowe ciśnienie na poziomie 120 mógł mieć 20-latek. Natomiast osoba, która miała 160 lat, mogła mieć ciśnienie 160 i więcej. To było normalne ciśnienie. Tymczasem, żeby sprzedawać leki na nadciśnienie, obniżono normy i zrównano wszystkich. Dlatego, że to jest w interesie firm farmaceutycznych. I tego typu case'ów jest mnóstwo. Tak samo lekarze nie uczy się szukania jakichś alternatyw. Jeżeli z jednej strony mamy lek, syntetyczny zazwyczaj, który wywołuje różnego rodzaju skutki uboczne, a z drugiej strony mamy naturalne zioła, których skuteczności dowiodło stosowanie ich przez setki, jeżeli nie tysiące lat, to lekarz zawsze wybierze syntetyczny lek. Dlatego, że tak jest nauczony. Nie wierzy w szamaństwo. Nie wierzy, bo nie ma badań. Dla lekarzy najbardziej liczy się evidence-based medicine. Generalnie współczesna medycyna nie zajmuje się zdrowiem, tylko zajmuje się chorobą. Nie ma żadnych skutecznych programów profilaktycznych, żeby utrzymać społeczeństwo w zdrowiu. Dopiero reaguje się, kiedy jesteśmy chorzy. System tak naprawdę działa w taki sposób,
że dużo bardziej dochodowe jest leczenie pacjenta niż utrzymywanie pacjenta w zdrowiu. Ostatnio była debata, ile procent PKB powinniśmy przeznaczyć na ochronę zdrowia. To nie jest ochrona zdrowia, to jest leczenie bądź maskowanie chorób. Tymczasem najprawdopodobniej, gdyby te same kwoty, albo nawet obniżone 50%, zostałyby przeznaczone na profilaktykę, na zmianę trybu życia, na zmianę trybu odżywiania, to bylibyśmy nieporównywalnie zdrowszym społeczeństwem. Generalnie w medycynie zachodniej pacjent jest klientem. W medycynie chińskiej pacjent jest uczniem. Rolą lekarza jest przekazać mu wiedzę, żeby jego organizm wrócił do zdrowia. Tak jak rozmawiałem z naprawdę bardzo mądrymi lekarzami, każdy z nich potwierdzał, najważniejsze dla naszego zdrowia jest styl życia. Co jemy, jak się ruszamy, jak traktujemy nasz organizm. Na drugim miejscu jest środowisko, w którym żyjemy. Czy mamy wkoło siebie świetną rodzinę, super przyjaciół, czy jakieś toksyczne środowisko, które sprawia, że jesteśmy non stop zestresowani, znerwicowani. Dopiero na końcu jest jakość opieki medycznej. Opieka medyczna naprawdę ma bardzo duże znaczenie, ale zazwyczaj w przypadku urazówki, kiedy doświadczamy jakiegoś wypadku, medycyna akademicka zachodnia w tym przypadku super sobie daje radę. Jest w stanie naprawdę poskładać ciało człowieka mimo ogromnych uszkodzeń. I działa dużo lepiej w krajach rozwiniętych niż w krajach rozwijających się bądź w krajach trzeciego świata. Ale generalnie jako całość medycyna ma naprawdę mały udział w tym, czym jesteśmy zdrowi czy chorzy. Największą już zakałą, wspomniałem, jest właśnie evidence-based medicine. To jest coś, co wielu lekarzy, to jest coś, co przez wielu lekarzy uznawane jest za niesamowity postęp. Czyli jeżeli coś działa, to musimy to udowodnić. Najlepiej na grupie podwójnie zaślepionej. Tylko teraz się trzeba zastanowić. Czy jeżeli czegoś nie udowodniono, to coś nie działa? Nie. Jeżeli czegoś nie udowodniono, to znaczy, że czegoś nie udowodniono. Być może nikomu nie było na rękę udowodnienie, że jakaś substancja całkowicie naturalna działa, bo jest lek syntetyczny, który warto sprzedawać. Być może wręcz ktoś chciał, jakaś organizacja chciała przeprowadzić badania, ale koncerny farmaceutyczne to blokowały. Być może nie było badań ze względu na naciski pewnych grup interesów. Ja potrzebowałem 1,5 roku i niemałych pieniędzy, żeby dostać zgodę Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania. I była tylko jedyna komisja bioetyczna w Polsce, która mogła mi wydać taką zgodę. Czemu? Bo była to zgoda przy szpitalu, którego dyrektor na pierwszym miejscu zawsze stawiał zdrowie pacjenta. I co więcej, wiedział, że ta terapia działa, bo miał kiedyś grant mały i robił podobne zabiegi na bardzo podstawowym poziomie i doznał potężnych nacisków ze strony koncernów farmaceutycznych na natychmiastowe zakończenie badań. Czemu nie mogłem udać się do innej komisji bioetycznej? Dlatego, że krajowy konsultant do spraw neurologii wypuścił takie zalecenia, żeby żadna komisja nie wydała zgody na podobne badanie. I tak jest w zasadzie ze wszystkim. Jeżeli już mamy jakieś badania, to musimy się zastanowić, kto za nie zapłacił, jaka jest metodologia badania, kto rzeczywiście przeprowadza to badanie. Czy jest to rzetelny badacz, czy jest to może osoba, która otrzymuje non-stop granty i tym samym w jej interesie jest dobra współpraca z daną firmą. Czy nie naciąga się wyników? A ja sam, biorąc udział w projekcie badawczym, widziałem co najmniej 5 metod na poprawienie wyników. A skoro ja jestem osobą, która jest z zewnątrz, która prowadziła takie badanie po raz pierwszy, to uważam, że metod na poprawienie bądź naciąganie wyników są dziesiątki, jak nie setki. Zwłaszcza, jeżeli w grę wchodzą ogromne pieniądze. A koszt na przykład wprowadzenia leków w Stanach Zjednoczonych waha się od 150 do 500 milionów dolarów. Więc teraz wyobraźcie sobie, że jesteście firmą farmaceutyczną i wydajecie połowę tego. Niech to będzie 200-250 milionów. Zobaczcie, jaki potężny budżet macie na korumpowanie lekarzy i na sprawienie,
żeby wyniki wyszły tak, jak potrzebujecie. Dlatego dochodzi później do wypaczeń. Cały system niestety działa w taki sposób, że promuje sprzedaż drogich leków. Im lek droższy, tym lepszy. Dla kogo lepszy? Dla pacjenta nie, dla budżetu też nie. Lepszy jest dla lekarza, dlatego że więcej zarabia, im więcej zarabia firma farmaceutyczna, tym więcej pośrednich bądź bezpośrednich korzyści może trafić do lekarza. Największe koncerny medyczne regularnie organizują konferencje medyczne w różnych częściach świata. Natomiast mam przykład z pierwszej ręki. Moja koleżanka, która jest dietetykiem, chciała się udać na konferencję medyczną odnośnie nowych metod leczenia cukrzyków, czyli coś, co powinno być absolutnie przedstawione na samym początku dietetyką. Okazało się, że nie mogła wziąć udziału w konferencji. Wręcz jej zabronili wstępu. Czemu? Dlatego, że w konferencji mogły brać tylko i wyłącznie udział osoby, które mają prawo do wystawiania recept. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego tak było. Kolejny case. Niewygodnych badań w ogóle się nie prowadzi. W Kalifornii na przykład onkolodzy zauważyli 4-krotny wzrost zachowań na raka mózgu po tym, jak upowszechniły się telefony komórkowe. Czy ktoś kiedykolwiek przeprowadził badania? Nie. Bo kto miałby za nie zapłacić? Operatorzy? Nie. Producenci telefonów? Nie. Organizacje zajmujące się naszym zdrowiem? Nie, nie mogą. Dlatego, że zazwyczaj w interesie firm przykładowo telekomunikacyjnych jest wymiana kluczowych osób pomiędzy regulatorami a firmami, których inne regulacje niż obecne mogłyby negatywnie dotknąć. Ale tak jest wszędzie. Przecież ludzie z banków centralnych przechodzą do Goldmana, z Goldmana przechodzą do różnego rodzaju regulatorów a la SEC. W FDA jest tak samo, czyli Food and Drug Administration, czyli organizacji, która nadzoruje produkcję żywności w Stanach Zjednoczonych oraz dopuszcza leki. Ich szefowie migrują pomiędzy agencją a korporacjami, które rzekomo agencja ma kontrolować. Czyli mamy ewidentnie sprzeczność interesu. Nawet jeżeli po iluś latach się okaże, że terapia, która jest stosowana gdzieś na świecie, nie ma całkowicie sensu, przynosi wręcz więcej szkód niż pożytku, to się z niej rezygnuje, ale powoli. Zazwyczaj okres, powiedzmy, przejściowy trwa 3, 4, czasami 5 lat. I w pierwszej kolejności eliminuje się je w zaawansowanych krajach, jak Stany Zjednoczone, jak Niemcy, jak Szwajcaria. Z czasem dociera do drugiej grupy krajów, a na sam koniec do tej grupy trzeciej. I niestety, póki co, Polska zalicza się do tej grupy trzeciej. Ogromnym problemem jest nasze podejście. My od dziecka jesteśmy uczeni, że jeżeli pojawia się jakiś ból w danym miejscu, to my mamy od razu pędzić do lekarza, który przypisze nam tabletkę, która zablokuje ból i jesteśmy wtedy szczęśliwi. Niestety, ale tak myśli pewnie 95% społeczeństwa. Tymczasem przyczyn bólu mogą być dziesiątki, jak nie setki. I nam powinno zależeć na wyeliminowaniu bólu. Dam Wam teraz przykład. Ze względu na to, że ja się medycyną naturalną interesowałem od wielu, wielu lat, miałem też dostęp do fajnych lekarzy. I chyba z 10-11 lat temu bolała mnie 2, może 3 tygodnie prawa noga tuż nad kolanem. I to był moment, kiedy nie trenowałem, akurat nie miałem ją okopywanej, więc nie bardzo wiedziałem, skąd mógł się ból brać. Pojechałem do prawdziwego lekarza, który niestety z czasem poszedł za bardzo w kierunku pieniędzy, dlatego nie mogę go polecić. W każdym razie Krzysztof stwierdził, że to nie jest problem z nogą po tym, jak ją obejrzał. To jest najprawdopodobniej problem ze śledzioną bądź żołądkiem. Bo tu akurat przechodzi meridian energetyczny z tych dwóch organów i zaczął mi tłumaczyć. Nie zapamiętam dokładnie, ale dla mnie to było trochę nie do pomyślenia. Boli mnie noga, on szuka problemu w żołądku czy w śledzionie. Wykorzystując bardzo drogi sprzęt rosyjskiej produkcji, mówię o biorezonansie, dokładnie potwierdził pasożyta w którymś z tych organów. Tak jak powiedziałem, było to wiele lat temu i dokładnie nie pamiętam. Po 3 godzinach pasożyt był wybity.
przy pomocy prądu określonej częstotliwości ból przeszedł. Czyli jeszcze raz, 3 tygodnie boli mnie noga, później zajmujemy się organem oddalonym, jakby nie było, chyba z 60 cm od nogi i ból przechodzi. Jedyne, co musiałem robić, to po prostu bardzo dużo pić, żeby nie zadoksykować sobie organizmu. A teraz wyobraźcie sobie, że nie mam tej wiedzy i idę do zwykłego lekarza. Co zrobi? No najprawdopodobniej będzie oglądał nogę, da mi jakieś środki przeciwbólowe, ból przejdzie tylko na chwilę, później będzie coś dalej kombinował, później może nogę otworzy, żeby zobaczyć, czy w środku coś złego się nie dzieje, a później powie mi, że najprawdopodobniej jest myślam, więc mi przepisze psychotropy. I niestety tak wygląda współczesna medycyna. Tymczasem substancje, stosowanie sztucznych leków, sztucznych substancji sprawia, że do naszego organizmu dostają się środki, których nasz organizm w sporej części nie toleruje. Nasza wątroba może je rozbić, może spróbować się pozbyć pewnych toksyn, ale ma pewne możliwości też oczyszczania naszego organizmu z toksyn, tak samo jak nasz organizm ma możliwość absorbowania różnego rodzaju środków. Teraz zobaczcie, ile jest różnego rodzaju chorób przewlekłych. Mamy logarytmiczny wzrost chorób serca, chorób naczyniowych, cukrzycy typu drugiego, wylewów, astmy. I nikt się tym konkretnie nie interesuje. Wszyscy się zajmują tylko i wyłącznie leczeniem symptomów. No niestety, ale tak działa w większości medycyna. Nawet badania profilaktyczne specjalnie nie mają sensu. Mamy na przykład mamografię. Nie będę wchodził w szczegóły, ale jeżeli nawet przeprowadza się mamografię i wykrywa ona jakieś guzki, to w wyniku zmiażdżenia piersi dochodzi do rozrzucenia komórek nowotworowych po całym ciele. Tymczasem zadaniem organizmu jest lokowanie toksyn bądź czasem pleśni właśnie w określonych miejscach. Kolonoskopia też nie przynosi absolutnie żadnych rezultatów, więc niby mamy badania profilaktyczne, które tak naprawdę nic kompletnie nie wnoszą. Ale na ten temat musicie już poczytać. Nie jestem w stanie Wam zrobić całego kursu z medycyny. Teraz możecie się zastanawiać, czemu w zasadzie ta medycyna dzisiaj tak nie do końca działa. W jednych częściach posunęliśmy się naprawdę do przodu, jak chirurgia czy medycyna urazowa, a jednocześnie choroby przewlekłe leży. Otóż źródło tego miało miejsce już grubo ponad 50 lat temu. Czemu? W roku 1900 na Ziemi mniej więcej mieliśmy 1,6 mld osób. W roku 65 populacja się podwoiła do 3,3 miliarda. I w pewnym momencie w klubie rzymskim podjęto pewne decyzje. Trzeba coś zrobić, żeby ograniczyć przyrost populacji. Dlatego, że Ziemia jest jedna, zasoby są jedne, a nas jest coraz więcej. I w tamtych latach, w tamtym czasie podjęto decyzję o wprowadzeniu kilku projektów, które mają na celu obniżenie naszego zdrowia i zmniejszenie przyrostu populacji. Jednym z nich było rozbicie zawodu lekarza na poszczególne specjalizacje. Z czasem zaczęto to wprowadzać. Mowa o dodatkach chemicznych do żywności, przepuszczaniu coraz większej ilości dodatków, która uczyniła nas w sporej części bezpłodnymi. Mowa o innych elementach, jak promieniowanie, na przykład telefonów komórkowych, czy linii wysokiego napięcia. Przecież wielokrotnie obniżano normy. Dzisiaj możemy się budować przy liniach wysokiego napięcia. Dawniej było to niedopuszczalne. W każdym razie, głównym elementem było rozbicie zawodu lekarza na poszczególne specjalizacje, żeby lekarz nie wiedział, jak działa cały organizm. Żeby nie był w stanie dojść do takich wniosków, jak błyskawicznie doszedł lekarz, o którym Wam wspomniałem. I niestety efekty tego mamy po prostu dzisiaj. Dawniej lekarz rozumiał, jak działa nasz cały organizm, dzięki czemu można było podejść holistycznie do organizmu. Dzisiaj lekarz pierwszego kontaktu często nie ma pojęcia o tym, jak funkcjonują poszczególne organy oraz nie wie, które elementy czy które objawy pochodzą z zaburzeń w danej części organizmu. Procedury medyczne, powiedziałbym, że są naszą zmorą. Procedury, które się świetnie sprawdzają przy, nie wiem, jakichś branżach produkcyjnych, w fabrykach, magazynach, są stosowane także w medycynie, podczas gdy medycyna nie jest jakby nauką ścisłą. Medycyna jest sztuką. Natomiast procedury, które z założenia
miały pomóc lekarzom w prowadzeniu jakiejś terapii, dzisiaj są prawdziwą zakałą. Lekarz, nawet jeżeli ma wiedzę, nawet jeżeli ma najlepsze intencje, to ma bardzo wąski horyzont terapii, które może zastosować na pacjencie. Ludzie, którzy siedzą w medycynie, wiedzą, że mogą zabić pacjenta i jeżeli zrobią to zgodnie z procedurami, to jest wszystko ok. Ale jeżeli wyjdą ponad procedury, zastosują coś, co nie jest powszechnie uznane za praktykę medyczną, to narażają się na bardzo duże problemy, włączając to groźbę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu, bądź nawet areszt. Pamiętam taki sławny przykład, już chyba dzisiaj to będzie, nie wiem, z 8 czy 10 lat temu, kiedy jedna pani onkolog zaproponowała pacjentowi dwa rozwiązania. Albo traktujecie standardowo chemią bądź radioterapią, albo jednym i drugim, albo spróbujemy przeprowadzić cię przez alternatywną terapię z wykorzystaniem naturalnych substancji bez skutków ubocznych. Głupi pacjent stwierdził, że on pójdzie w wyniku chemioterapii, bo im droższy lek, no tym chyba lepiej. I poszedł do jej przełożonego. Jej przełożony siedział w kieszeni farmy, więc zorganizowano ustawkę. Panią wyprowadzono w kajdankach ze szpitala i wszystko relacjonowało stacje telewizyjne. Po co? Żeby pokazać innym lekarzom, co się dzieje, jeżeli wyjdziecie poza system. Czemu było takie ciśnienie, żeby takich lekarzy eliminować? Dlatego, że leczenie nowotworów jest jednym z bardziej dochodowych segmentów współczesnej medycyny w rękach Big Pharma. Każda chemia w Polsce kosztuje dziesiątki tysięcy, czasami 100 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych dochodzimy do miliona dolarów. Tymczasem to są wszystko nieskuteczne terapie. Dlatego się eliminuje tego typu osoby. Nawet terapie, które są uznane w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Szwajcarii, w Polsce jeszcze do niedawna były całkowicie krytykowane przez establishment. Jeżeli na przykład trafiał o urazówce się świetnie wypowiadałem do tej pory, więc może trochę inny przykład. Jeżeli trafiał pacjent z wylewem krwi do mózgu, w normalnych krajach przeprowadzano tromboktomię mechaniczną, czyli szybko wchodzono do określonej części naczynia, usuwano skrzep, tylko trzeba było to przeprowadzić błyskawicznie, zaraz potem po półdarze bądź wylewie. I usuwając skrzep, przeprowadzono prawidłową cyrkulację. Efekt był taki, że pacjenci bardzo szybko wracali do zdrowia. Natomiast lekarze, którzy to robili, wystawiali się na bardzo duże ryzyko ataku ze strony całego środowiska medycznego, bo nie była to zatwierdzona terapia, która już wcześniej przez kilkanaście lat była stosowana w innych krajach. Dzisiaj, po wielu latach batalii, udowadniania, że to rzeczywiście działa i zmniejsza uszkodzenia u pacjentów, jest to standardowa procedura. Ale jeszcze do niedawna stosowanie jej narażało lekarza na potężne problemy. Kolejny problem współczesnej medycyny to jest manipulacja normami. Dawniej normalny poziom cholesterolu to było 220-280 mg na bodajże decylitr. 320 uważano za podwyższone. Dzisiaj bez żadnego naukowego uzasadnienia, bez żadnych konkretnych badań uważasz się, że norma to jest 150 mg. Czyli jeżeli ktoś ma 200-220, to ma za dużo. Po co? No żeby przepisywać oczywiście statyny. Norma na przykład witaminy C, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba 65 mg. Tak potrzebnej substancji w naszym organizmie. Kiedy ja suplementuję 3 do 4 gramów dziennie. A norma podobno to jest 65 mg. Sam cholesterol, o którym wspomniałem, jest niesamowicie ważną substancją w naszym organizmie. Jest zużywany przez nasze ciało do budowy hormonów, kortyzolu, progesteronu, testosteronu. Większość części naszego mózgu jest zbudowana z cholesterolu. Często zwierzętom chorym wstrzykuje się cholesterol, po czym odzyskują zdrowie. Cholesterol jest używany do budowy
otoczek mielinowych w nerwach. To tak jakbyście mieli nerw, kabel i musi być on dobrze zaizolowany. Bez izolacji dochodzi do zwarć. Innymi słowy, cholesterol jest nam niesamowicie potrzebny. Tymczasem, żeby sprzedawać nieskuteczne i powiedziałbym skrajnie szkodliwe statyny, obniżono normę i tyle. Dlatego tak dużo dzisiaj osób choruje na różnego rodzaju schorzenia, bo to nie dotyczy tylko ciśnienia, nie tylko cholesterolu. W przypadku witamin, które są nam niesamowicie potrzebne, bardzo często wręcz wprowadza się coś takiego jak dawki maksymalne. W przypadku witaminy D3 wprowadzono maksymalną dawkę 4000 jednostek, powyżej którego rzekomo witamina D3 jest skuteczna. Jest toksyczna, przepraszam. Tymczasem w zimie, kiedy mam w naturalny sposób mało witaminy D3, bo słońce jest zbyt nisko i w mojej skórze nie potrafi się syntetyzować, ja potrafię wziąć 60 tysięcy jednostek naraz. Ze względu na to, że wiem, że mój organizm tego potrzebuje. Niedobór witaminy D3 przekłada się na mnóstwo różnego rodzaju schorzeń, włączając to także nowotwory. O witaminie C Wam wspomniałem. 65 mg. Kiedy ja w naturalny sposób biorę Ci około kilku gramów. 2, 3, 4, 5 w normalny dzień. Kiedy mnie rozkłada, biorę nieporównywalnie więcej. Dlatego, że witamina C jest zużywana na walkę z infekcjami. Więc kiedy jesteśmy zdrowi, weźmiemy 2 czy 3 gramy, jest wszystko ok. Kiedy jesteśmy chorzy, to błyskawiczny organizm zużywa tę witaminę. I tutaj na przykład nikt w ogóle nie bierze tego pod uwagę. A wręcz nie rekomenduje się brania więcej niż. Odnośnie witaminy C, kiedy mam możliwość, biorę dożylnie. Czasami 25 gramów, czasami 50. Po to, żeby dożywić mój organizm. Co więcej, powyżej pewnych poziomów wysycenia witaminą C w organizmie, ma ona właściwości usuwania metali ciężkich, co jest też niezwykle ważne dla nas. Tymczasem w przypadku leków obniża się normy, żeby sprzedawać jak najwięcej leków. W przypadku witamin robi się odwrotnie. Współczesna medycyna kompletnie nie zwraca uwagi na kwestie promieniowania magnetycznego, którego jest coraz więcej, a wręcz podnosi się rzekome normy czy bezpieczne limity. Żeby wprowadzić technologię 5G w Polsce, po prostu bez żadnych badań podniesiono normę 100-krotnie. I nieważne, że będzie można montować maszty na szkołach, na przedszkolach czy na blokach, że najprawdopodobniej ilość białaczki wzrośnie wykładniczo. Są oczywiście kraje, w których zwraca się uwagę na takie rzeczy, jak Liechtenstein, który się podstawił koncernom telekomunikacyjnym i stwierdził, że macie obniżyć normy promieniowania, bo obecne jest zbyt silne i negatywnie wpływa na zdrowie. Jest Szwajcaria, która absolutnie się nie śpieszy z wprowadzeniem 5G. Niech inni to przetestują na sobie, a my zobaczymy później, bo nie ma takiej potrzeby. Tymczasem na promieniowanie kompletnie nie zwraca się uwagi. A każda nasza komórka jest niczym generator prądu. Przecież w mitochondriach produkuje się energia, od której zależny jest cały stan naszego organizmu. Wracając jeszcze do koncernów farmaceutycznych. One mają duże możliwości wpływania na to, w jaki sposób się lekarze kształtują, w jaki sposób są ustalane normy, co można sprzedawać, a co nie. Z prostej przyczyny doszliśmy do sytuacji, w której koncerny generują niesamowite dochody ze sprzedaży toksycznych leków i w ich interesie akcjonariuszy, zarządu, rady nadzorczej jest po prostu utrzymywanie sprzedaży. To nie jest tak, że ludzie, którzy tam zasiadają, chcą truć całe społeczeństwo. Nie, oni są po prostu zatrudnieni do określonego celu. Mamy akcjonariuszy spółek giełdowych, którym zależy na zysku. Mamy zarząd, którego celem jest zysk. Mamy poszczególne departamenty, których celem jest sprzedawanie produktów. Mamy inne departamenty, których celem jest wymyślanie konkretnych produktów. Celem wszystkich jest zysk. I niestety tak to działa. Ze sprzedaży statyn właśnie na obniżenie poziomu cholesterolu szacuje się, że sięga 4 bilionów złotych.
nie miliardów, 4 bilionów ze sprzedaży leków immunosupresyjnych, które zabijają ogromną część pacjentów, którym się przypisano stwardnienie rozsiane. Koncerny farmaceutyczne mają 20 miliardów dochodu, ale ze sprzedaży samych leków. I uwaga, kolejne 75 do 85 miliardów rocznie z innych leków, które są przepisane w wyniku wystąpienia skutków ubocznych. Czyli jedne leki mają cię rzekomo wyleczyć, ale powodują tak dużo skutków ubocznych, że sprzedajemy ci kolejne leki właśnie na skutki uboczne. I tak to działa. Mając po prostu tak gigantyczne budżety, nie ma co się dziwić, że są blokowane alternatywne terapie, czy nie eliminuje się nieskutecznych i bardzo często zabójczych leków. My też jesteśmy tutaj winni, dlatego że uważamy, że im droższy lek, tym lepszy lek. Nic dalszego od prawdy. Ja na przykład bardzo często przelewam pieniądze na różnego rodzaju czy to operacje z się pomaga czy innych organizacji, ale nigdy nie przelałem i nie przeleję złotówki na skrajnie drogie terapie. Z prostej przyczyny. One trafiają właśnie do kieszeni farmy, które sprawiają, że system działa jak działa. Zwróćcie uwagę tutaj, jak bardzo podniesiono ceny kilku leków. Po tym, jak na przykład konkurencję wykupiono. Mieliśmy dwie czy trzy firmy, w pewnym momencie jedna firma wykupuje drugą, chwilę później wykupują trzecią i mamy monopol na rynku. Zmiana ceny 59 razy, 56 razy, 22 razy, 20. Czy co? Czy drogi lek rzeczywiście jest taki skuteczny? Nie. Ten sam lek, który dzisiaj powiedzmy kosztuje 10 800 dolarów, jeszcze niedawno mógł kosztować 500. Więc musimy zmienić naszą mentalność. Drogi nieznacznie, nie znaczy, że dobry. Kolejne myślenie nasze. Rząd powinien coś z tym zrobić. Nie, rząd nigdy nie robi niczego tak naprawdę dobrego w naszym interesie. Mamy mnóstwo agencji, które mają pilnować, żeby leki nie były toksyczne, ale one nie działają, bo nie mają prawa działać. Dlatego, że na ich szczycie zazwyczaj zasiadają osoby, które siedzą po prostu najpierw w koncernach, których mają pilnować, a później przechodzą na kolejną kadencję pilnować, aby agencje no, nie deptały im za bardzo po piętach. To tak jak w Polsce z sanepidem. W marketach macie skrajnie toksyczną, przeterminowaną żywność i nikt z tym nic nie robi. Ale jednocześnie panie z sanepidu ochoczo wlepiają mandaty po 30 tysięcy osobom, które zdecydowały się otworzyć własną firmę podczas lockdownu. Dobry case w ogóle jest z FDA. Nie od dzisiaj wiadomo, że w kremach do opalania jest mnóstwo kancerogennych substancji. W związku z czym kiedyś któraś z organizacji prozdrowotnych poprosiła FDA o określenie standardów dla kremów do opalania. Odpowiedź FDA, dobrze, pomyślimy o tym, uwaga, za 12 lat. 12 lat. Inny przykład. Stowarzyszenie koenzymu Q10 z Ancony we Włoszech wystosowało list do amerykańskiego FDA, prosząc ich grzecznie, aby trochę spowolnili z dopuszczeniem kolejnych statyn na rynek ze względu na to, że statyny niszczą koenzym Q10, który jest niezbędny do prawidłowej pracy serca. Odpowiedź firm farmaceutycznych? Dodali koenzym Q10 do statyn, tworząc lek nowej generacji. Czyli do statyny dodano substancję, którą statyny rozwalają. Świetny pomysł na zabieg marketingowy i podniesienie ceny dwu- czy trzykrotnej. My musimy zdać sobie sprawę, jeżeli chcemy być zdrowi, że nasz organizm jest niesamowitym tworem z ogromną, niesamowitą możliwością samoregulacji. Jedyne, co musimy dostarczyć, to odpowiednie środowisko, odpowiednią ilość witamin, minerałów, mikroelementów. Problem jest natomiast taki, że mamy dość wyjałowioną glebę. Mamy sposób uprawiania żywności, jaki mamy. Tym samym z żywności nie dostarczamy wystarczającej ilości minerałów, nie mamy wystarczającej ilości ruchu, a przynajmniej nie większość z nas. I stąd się bierze większość chorób. Natomiast medycyna akademicka kompletnie tego nie dostrzega, bądź nie chce tego dostrzegać. Ja przez jakiś czas mieszkałem w Kostaryce, i akurat miałem to szczęście, że wybrałem prowincję Guanacaste, całkowicie nieświadomą. Będąc na miejscu, okazało się, że tam jest mnóstwo stulatków. Osoby mające 110-115 lat to nie są niczym nadzwyczajnym. Osoba stara to jest osoba w wieku 120 lat.
Jaka jest recepta na długowieczność? Czyste powietrze. 1/4 Kostaryki to są parki narodowe. Brak przemysłu, a w zasadzie bardzo ograniczony przemysł. I najważniejsze, ogromna ilość minerałów i składników odżywczych w glebie, dlatego że Kostaryka leży na wulkanach. W związku z czym co jakiś czas, jak dochodziło do wybuchu, do gleby trafiała ogromna ilość minerałów. Tam bardzo rzadko używano środków, toksycznych środków ochrony roślin. I efekt był taki, że żywność miała ogromną ilość minerałów, mikroelementów, była zrywana wtedy, kiedy rzeczywiście dojrzała w słońcu i była bardzo... Był bardzo duży, w zasadzie szeroka gama żywności, dlatego że tam były wszystkie możliwe strefy klimatyczne. Po stronie zachodniej mieliśmy Pacyfik, chłodniejszy, czyli bardziej suche powietrze. Po stronie wschodniej mieliśmy Atlantyk, bardziej wilgotny. Maksymalna wysokość 4 km, minimalna poziom morza. Więc niemalże wszystkie strefy, więc można było uprawiać niemalże wszystko. I to jest właśnie recepta na dobrą jakość życia. Problem jest taki, że koncerny farmaceutyczne tego nie dostrzegają i nie będą tego dostrzegać. Także tylko w nas istnieje możliwość jakiejś zmiany. Mamy ogrom naturalnych substancji leczniczych, które nie mają skutków ubocznych, ale one są po prostu wyśmiewane. Nie da się ich opatentować, nie da się ich sprzedawać za gigantyczne pieniądze. I to jest problem. A skoro one często wręcz są zagrożeniem dla interesów koncernów farmaceutycznych sprzedających leki bazujące na naturalnych substancjach, no to oni zrobią wszystko, żeby naturalne substancje były eliminowane. I to dotyczy nie tylko naturalnych substancji, to dotyczy lekarzy. Mamy przykład Stanisława Burzyńskiego. Polski lekarz pochodzenia polskiego, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który miał niesamowite osiągnięcia w leczeniu nowotworów. W połowie lat 90. władze, czyli FDA, nakazały zamknięcie kliniki Burzyńskiego, zarzucając mu, że podaje niezatwierdzone przez FDA leki. Pacjenci nie wytrzymali, doszło do ogromnych protestów i podali agencję do sądu. Akcją protestacyjną kierowali rodzice 19-latka chorego na raka mózgu, któremu dr Burzyński pomagał. I w razie przerwania terapii najprawdopodobniej chłopak by zmarł. Akcja przyniosła rezultat, ale dr Burzyński był atakowany jeszcze przez kolejne kilkanaście lat. W Polsce wyśmiewa się ozonoterapię, która jest na przykład non-stop stosowana w Japonii przy różnego rodzaju dolegliwościach, dlatego że jeżeli siada nam organizm, to siada automatycznie poziom tlenu, więc podając ozon czy wodę utlenioną do żelni, jesteśmy w stanie poziom tlenu szybko podnieść. Inny przykład. Huberta Czerniaka, zwolennika naturalnych terapii. Naczelny Sąd Lekarski zawiesił mu prawo wykonywania zawodów na 2 lata z powodu wypowiedzi na temat szkodliwości szczepień. Czyli jak widać, można się wypowiadać na odnośnie szczepień tylko i wyłącznie pozytywnie. Później przedstawiciele Naczelnej Rady Izby Lekarskiej tłumaczyli się, że zrobili to dla dobra pacjentów. Nie, zrobili to tylko i ze względu na troskę o waszą kieszeń. Dla mnie, jeżeli lekarz traci prawo wykonywania zawodu, to od razu staram się bardzo wnikliwie sprawdzać, co on mówił, co takiego powiedział. Dlatego, że jeżeli system rzuca się na takie osoby z taką zaciekłością, to zazwyczaj można tam dociekiwać dużej ilości prawdy. Kolejny przykład. Włodzimierz Bodnar i mantadyna. Czy ktoś się tym poważnie zainteresował? Czy wprowadzono szerokie badanie? Nie. Badanie się prowadzi, żeby pokazać, że coś robimy. Ale celem jest szczepienie, a nie znalezienie krótkiego lekarstwa. Dlatego, że lekarstwo można podać tylko i wyłącznie tym, którzy są chorzy. A wyszczepić można całą populację i to nie raz, a kilkanaście razy. Najpierw słyszeliśmy, że wszystko wróci do normy, jak podamy, weźmiemy, wyszczepimy część populacji. Później jak weźmiemy drugą szczepionkę. Teraz się okazuje, że trzecią szczepionkę. I tak w kółko. Bo to jest biznes. Kolejny element. Każda nowa terapia, każdy przełom w środowisku medycznym budzi naturalny i ogromny opór. I to nie jest tylko dzisiaj. Tak było zawsze. Lekarze, którzy przechodzą przez niezwykle ciężkie studia, uważają, że posiedli całą wiedzę. Ich umysł blokuje
dopuszczenie teorii, że mogą być częściowo w błędzie. I z tego względu, jeżeli dochodzi do jakichś zmian, to ludzie, którzy pokazują, że system źle działa, są niszczeni. Tak na przykład było ponad 100 lat temu. Był case lekarza, który powiedział, wyszedł z teorią, że najprawdopodobniej lekarze doprowadzają do ogromnej ilości zgonów podczas porodów. I to zarówno w stosunku do dzieci, jak i kobiet, dlatego że nie myją rąk po sekcjach zwłok. Tak kiedyś było. Lekarz przeprowadzał sekcję zwłok, po czym szedł odebrać poród. Pojawił się jeden lekarz, który zaczął przywiązywać ogromną uwagę do higieny, do czystości. Efekt był taki, że odsetek bodajże albo dzieci, albo kobiet, które umierały, spadł chyba z 16 do 2%. Ale był to naprawdę ogromny spadek. I zaczął głośno o tym mówić. Został zaatakowany przez całe środowisko medyczne, pozbawiony prawa wykonywania zawodu, zmarł w biedzie. Po 20 latach dopiero inni lekarze zaczęli to badać i okazało się, że miał rację. Identyczna sytuacja, patolog z Austrii, mój przyjaciel Franz Schelling, już w latach 80. zauważył, że u pacjentów z chorobami takimi jak Parkinson, Alzheimer czy stwardnienie rozsiane znajdował deformacje w naczyniach wewnątrzczaszkowych, czasami na poziomie szyi. I zaczął o tym mówić, badać. Przez kilka lat atakowano go. Próbowano go zamknąć w psychiatryku. Chociażby na te 24 godziny. Dlatego, że jak zamknięcie takiego lekarza na 24 godziny, to można mu przez kolejne kilka lat przypinać łapkę wariata. Ale niestety tak działa system. Kto za tym jest dla nas autorytetem? No Fauci, który już dzisiaj wiemy, że kłamał w sprawie koronawirusa, ma zerową wiarygodność, ale mówi Amerykanom, co mają robić, a co nie. Przecież w ostatnich latach, miesiącach zmieniono definicję pandemii. I to WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, która rzekomo ma pilnować, żebyśmy byli zdrowi. Zmieniła definicję pandemii tak, żeby obecny stan można było nazwać pandemią. Wcześniej w życiu by to nie przeszło. Odporność stadną także zmieniono. Dawniej odporność stadna dopuszczała albo przechorowanie przez daną chorobę większości osób, albo zaszczepienie. Po 2020 roku odporność stadną można uzyskać tylko i wyłącznie w trakcie szczepienia. Czyli kiedyś mieliśmy alternatywę. Dziś już alternatywy nie mamy. I narzuca nam się często bardzo niebezpieczne terapie. Są kraje, w których możemy wybrać terapię. Jest to na przykład Meksyk, gdzie w konstytucji jest zapisana wolność wyboru. I to lekarz w porozumieniu z pacjentem decyduje, jaka terapia zostanie zastosowana. Podobnie jest w Szwajcarii. W Polsce nie mamy takiej możliwości. W Polsce nawet jeżeli lekarz ma wiedzę, ma chęci, to chroniąc po prostu swój tyłek, nie zaproponuje nam pewnych lepszych terapii, tańszych terapii, bo boi się, bo trafi na jakiegoś wariata, który pójdzie i od razu zgłosi, że lekarz mu tutaj proponuje jakieś naturalne terapie, jakieś ziółka zamiast najdroższego leku. Ale zmiana musi się w nas dokonać. Jeżeli my będziemy cisnąć na lekarzy, to lekarze będą cisnąć dalej. I w pewnym momencie może coś się zmieni. Pierwszy bardzo ważny element to jest moim zdaniem wiedza. Dlatego, że jeżeli pokazujemy lekarzowi, że my mamy wiedzę, to zaczyna z nami zupełnie inaczej rozmawiać. Druga rzecz, jeżeli trafimy na beton, to wychodźmy. Nie możemy bazować na lekarzu, który ma tak ograniczone myślenie, że nie jest otwarty na żadne inne rzeczy. Nie możemy bezkrytycznie godzić się na coś, na pewną terapię, tylko dlatego, że powiedział nam ktoś, kto skończył studia medyczne i uważa, że jest super autorytetem. Chodzi o nasze zdrowie. Absolutna większość lekarzy to są naprawdę dobrzy ludzie, którzy chcą nam pomóc, ale bez wiedzy z medycyny naturalnej, nie wiedząc jak działają różne substancje, witaminy, mikroelementy, nie wiedząc jak działa cały organizm, ich wiedza niestety nie jest w stanie się często przełożyć na poprawę naszego zdrowia. Są oczywiście fantastyczni lekarze, ale są w mniejszości. Są kliniki odpowiednie, w których zajmuje się pacjentem, najpierw analizując jego zdrowie psychiczne, później patrzy osteopata na całe ciało, później przeprowadza się szczegółowe analizy, podaje się ogromne ilości substancji oczyszczających organizm, później witaminy, mikroelementy,
minerały i w ten sposób organizm jest w stanie wrócić do zdrowia. Natomiast do takich klinik może trafia 1% społeczeństwa. Ja na przykład mam dobry case. Kiedyś jeden skrajnie toksyczny lek wywołał kogoś ode mnie z rodziny hipernadczynność tarczycy. I usłyszeliśmy, że teraz to już trzeba rozwalić tarczycę i brać syntetyczne hormony do końca życia, bo nie ma najmniejszych szans na powrót do zdrowia. Stwierdziliśmy, w żadnym wypadku, no, rozmawiamy z debilem. Poszliśmy do drugiego endokrynologa. Identyczna sytuacja. No jak to jest możliwe? Dwóch debili. Nie oddamy siebie w ręce takich psychopatów. Szukaliśmy dalej. Okazało się, że znaleźliśmy prawdziwego lekarza. Zioła, maść nagietkowa, przede wszystkim odstawienie toksycznego leku i jeszcze jakieś rzeczy. Koszt nie przekroczył 50 zł. Po 3 tygodniach tarczyca wróciła do normy. Zrobiliśmy 2 badania, żeby potwierdzić wyniki. Odwiedziliśmy jednego endokrynologa, a drugiego. Nikt z nich nie był zainteresowany. Pytam się o komentarz. Podobno trzeba było rozwalić tarczycę jodem promieniotwórczym, brać syntetyczne hormony do końca życia. Nie ma żadnej szansy, żeby tarczyca sama wróciła do normy. Jak to wyjaśnić? No, badania pewnie były nie takie. Mówię, nie. Jedne i drugie były przeprowadzone podwójnie. No to ja nie wiem, to się cieszcie. Czasami takie rzeczy się zdarzają. I tu wygląda różnica. Albo bierzemy sprawę w własne ręce, albo oddajemy się czasami w ręce szarlatanów. Bo nie każdą osobę, która ukończyła studia medyczne, można nazwać lekarzem. Tych dwóch endokrynologów nie można lekarzami nazwać. Problem jest taki, że część lekarzy się nie chce edukować. Część ma po prostu zbyt mało czasu. Część popada w rutynę. Bardzo dużym problemem jest też system, gdzie lekarz ma 15 minut na ocenę stanu pacjenta. Nie da się po prostu 15 minut ocenić zdrowia, nawet jeżeli idziecie do prywatnej kliniki. Lekarze też są często przepracowani. Czasami dochodzi do sytuacji, w której wycinają pacjentowi nie tą nerkę. Są to rzadkości, ale jak ma funkcjonować ktoś, kto powiedzmy był przez 24 godziny na nogach na dyżurze? Weźcie to po prostu pod uwagę. Kolejny case to są szczepionki. Ja pamiętam w latach 80., kiedy ja dorastałem, w wieku 6-8 lat przechodziło się przez 4 choroby. Ospa, odra, świnka, różyczka i to był standard. Jeżeli któreś dziecko nie przeszło tych 4 chorób, babcia czy rodzice zabierali po prostu do dziecka, które było zarażone, żeby w wieku właśnie tym 6 do 10 lat przejść przez wszystkie choroby. Dlatego, że zyskiwało się naturalną odporność, to jest raz. I przede wszystkim przejście tych 4 chorób sprawiało, że nasz układ odpornościowy w kolejnych latach lepiej funkcjonował. Tymczasem, jeżeli ktoś nie przechodził, to był narażony na bardzo potężne powikłania. No jeżeli ktoś przechodzi odrę czy ospę mając 30 czy 40 lat, to jest naprawdę groźna choroba. Tymczasem dzisiaj ludzi się szczepi na wszystko, żeby broń Boże nie przeszli jakieś choroby. Swoją drogą, jak się szczepimy, to też nie wiemy, co dostaniemy. Jeżeli jemy na przykład różnego rodzaju toksyczne substancje, to kwasy żołądkowe często mają możliwość rozbić to na substancje proste. Tymczasem, jeżeli coś się nam szczepia bezpośrednio do krwiobiegu czy do mięśni, to mamy duży problem. Pracownica jednego z wielkich koncernów farmaceutycznych produkujących szczepionki została kiedyś zapytana, co jest w ampułce ze szczepionką. Zgodnie z prawdą odpowiedziała, że jest tam wirus i różnego rodzaju substancje pomocnicze, jak związki rtęci i aluminium. Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych substancji. Aluminium 50 lat temu w obecnej postaci było jeszcze w ogóle kompletnie nieznane, było zamknięte w formie boksytów. W związku z czym jest silną neurotoksyną. Dodatkowo zapytano, czy w ampułce ze szczepionką mogły się znaleźć jeszcze jakieś inne nieznane producentowi wirusy. Odpowiedziała, że nie może tego wykluczyć. Zapytano, czy w produkowanej przez jej firmę szczepionce był jakiś onkogen, czyli coś, co w przyszłości może doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Jej odpowiedź brzmiała, nie mogę tego wykluczyć, ponieważ metody filtracji, jakimi dysponujemy w tej chwili, są niedoskonałe i nie mogę z całą pewnością powiedzieć, że w szczepionce nie znajdują się jeszcze jakieś inne substancje biologicznie aktywne. Rtęć, aluminium, środki
mogące wywołać nowotwory bądź inne wirusy. A ludzie tak ochotczo się szczepiąc, uważając, że są to nowoczesne szczepionki, są bezpieczne i tak dalej. Pfizer był wielokrotnie karany za sprzedaż toksycznych leków. W roku 2008 zapłacił 75 milionów dolarów za testowanie antybiotyków na dzieciach w Nigerii. Gdyby robił to w Stanach Zjednoczonych bądź w Europie, pewnie zapłaciłby 750 milionów. W 2009 przyznał się do winy, żeby uniknąć procesu i zapłacił 2,3 miliarda, nie miliona, kary za wprowadzenie klientów w błąd w sprawie leku Baxtra, który został wycofany w 2005. Zwiększał on drastycznie ryzyko zakrzepic i zawałów serca. Prokuratorzy oskarżyli jeszcze Pfizera dodatkowo o korumpowanie lekarzy. To nie jest mój wymysł. Prokuratorzy ich oskarżyli, później skazali. Sędzia Michael Lax nałożył najwyższą karę finansową na Pfizer, jednocześnie nazywając ich wielokrotnymi recydywistami, którzy nie zamierzają odejść od swoich praktyk. Tak niestety działa wielka farma. Wracając jeszcze do rzeczy, które my możemy zrobić. Pierwsza rzecz to jest przesadna higiena. Dzisiaj ludzie są wystraszeni lockdownem. Wchodzą do sklepów, wchodzą gdziekolwiek, pryskają ręce środkami dezynfekującymi. Natomiast na naszej skórze jest naturalna bariera, która chroni nas przed różnego rodzaju patogenami. Ludzie nie wiedzą, ale jeżeli spryskujemy nasze ręce czy skórę różnego rodzaju chemicznymi, silnie toksycznymi substancjami, to one się przedostają do naszego krwiobiegu. Ludzie noszą maseczki, które, jak dowiedziono, nie dają nam żadnej ochrony, a wręcz sprawiają, że do naszego ciała, do naszego mózgu dociera zbyt mało tlenu niż potrzebujemy. Zbyt dużo dwutlenku węgla zostaje w naszym organizmie, a w związku z czym wzrośnie zakwaszenie, zmniejsza się pH. Czyli sprawiamy, że budujemy wręcz środowisko do rozwoju patogenów, o czym powiem w kolejnych odcinkach. Stres niesamowicie źle wpływa na nasze zdrowie. Każdy w zasadzie o tym wie, ale nie każdy zwraca na to uwagę. Bezrobocie, czyli zamknięcie nas właśnie w wyniku lockdownów, bezpośrednio przekłada się na wzrost zachorowań, wzrost śmiertelności, zwłaszcza bezrobocie długotrwałe. Depresja, która jest z tym związana, utrata dochodów, deprywacja materialna. Tymczasem ludzie jakoś nie widzę, żeby protestowali specjalnie mocno w obliczu kolejnych lockdownów. Izolacja społeczna i choroby z tym związane, jak samotność, sprawia, że o 29% rośnie ryzyko wystąpienia niedokrwienia serca, o 32% rośnie ryzyko udaru. To są zagrożenia porównywalne z paleniem czy otyłością. Mamy zdalną opiekę, teleporady, bo się wszyscy teraz magicznego koronawirusa boją. Tymczasem ze względu właśnie na teleporady lekarze dzisiaj nie mają możliwości oceny faktycznie naszego stanu zdrowia. Już ponad 1000 lekarzy podpisało się przed petycją próbującą zablokować kolejny lockdown. Bo są lekarze, którzy wiedzą, jak szkodliwy lockdown, jak szkodliwe mogą być teleporady. Tylko teraz tak naprawdę wszystko w naszych rękach. Jeżeli wyjdziemy na ulicę, zablokujemy kolejny lockdown, który jest planowany na drugą połowę sierpnia, to jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Jeżeli nie, to dalej będziemy mieli zamykane biznesy, rosnące bezrobocie, spadające dochody, przestraszone i uzależnione od telewizji społeczeństwo, zamykane szpitale i mnóstwo różnych negatywnych skutków. Więc jeszcze raz, nie szukajmy u lekarzy rozwiązania, nie szukajmy w konwencjonalnej medycynie rozwiązania. Zacznijmy przede wszystkim od siebie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.